na zewnątrz robi się już coraz cieplej, pogoda dopisuje, dlatego zmieniamy nieco formułę naszych porannych spotkań i spotykamy się właśnie w plenerze. I w plenerze będzie miało też miejsce najważniejsze literackie wydarzenie w naszym mieście, czyli Festiwal Książki, który przed nami w pierwszy weekend czerwca, 2 i 4 czerwca. A ze mną jest organizatorka tego festiwalu, wiceprezes Fundacji Fabryka Inspiracji Judyta Gralka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To 7. edycja wydarzenia, to znaczy, że formuła Festiwalu Książki właśnie tutaj na Placu Wolności w Opolu sprawdziła się i w tym roku także będziemy się mogli spodziewać tutaj wielu wydarzeń. Zdecydowanie. Festiwal w tym roku już ma 7 swoje wydarzenie tutaj. Jak najbardziej będzie mnóstwo atrakcji festiwalowych, zarówno spotkania autorskie, jak i warsztaty, jak i targi książki, które w tym roku osiągnęły już swoją rangę, czyli ponad 100 wystawców. Takiego wydarzenia jeszcze nie mieliśmy. Wydarzenie, tak jak wspomniałaś, osiągnęło rangę już tutaj wojewódzką, ale również ogólnopolską. Wiele wydawców, a przede wszystkim autorzy, znają już ten festiwal, więc cieszymy się tym wydarzeniem, również z nimi, oni oczekują na nie. Dlatego tutaj zaproszenie autorów, jak i wydawców w ogóle nie było problemem, wręcz przeciwnie, nie mieścimy się już na tym naszym Placu Wolności, ponieważ wykorzystujemy każdy centymetr tutaj tego placu, który zresztą jest połączony z biblioteką, bo w bibliotece również, oprócz naszej sceny plenerowej, w bibliotece również odbywają się spotkania autorskie oraz warsztaty i wydarzenia okołofestiwalowe. No właśnie, jakie nazwiska pojawią się w takim razie w Opolu? Zdecydowanie w tym roku będziemy mieć piękną plejadę autorów. Zaczynamy w piątkowo od poranków, w każdy dzień Festiwalu Książki. Mamy przygotowane dla dzieci atrakcje, możemy spotkać autorów, którzy przyjeżdżają specjalnie właśnie dla dzieci. Następnie piątkowo mamy również profesora Miotka, który dawno był w Opolu, dlatego z przyjemnością odwiedzi właśnie nasze miasto. Będziemy mogli spotkać się z Sylwią Hutnik, będziemy mogli porozmawiać z panem Remigiuszem Mrozem, oczywiście królem naszego polskiego kryminału. W tym roku będziemy gościli również polityków, będzie to pan Aleksander Kwaśniewski, prezydent. Będziemy również rozmawiali z fizykiem, fizyk to będzie pan Andrzej Dragan. Porozmawiamy również z osobami takimi jak pani Manuela Gretkowska, spotkamy się również z Juliuszem Machulskim, czyli również kino tutaj też się pojawi. Jak również wiele spotkań, które będą zarówno w języku polskim, jak i też chcemy zorganizować spotkania w języku ukraińskim, w języku czeskim, które będą tłumaczone. W tym roku będzie coś nowego, bo będzie również spotkanie w języku śląskim. Więc tak, będziemy mogli tutaj w bibliotece porozmawiać w języku śląskim. Czyli będzie na pewno barwnie i będzie też niespodzianka, ponieważ szykujecie także rejs statkiem i to będzie taki nietypowy rejs. Zdecydowanie. Nazywamy to zbrodnią na pokładzie. Oczywiście tutaj będzie to nasz statek, który wypłynie z naszego malowniczej wyspy Bolko. I tam spotkamy się o godzinie 21:30, czyli już po zmroku i wypłyniemy z największymi tutaj kryminałami. Dlatego będzie również spotkanie, rozmowa, czytanie kryminałów na wodzie i wracamy już nocą. Więc będzie się działo. A jak warsztaty, to jakie? Na co się przygotować? Warsztaty mamy zarówno pisania kryminałów, mamy warsztaty TikTokowe z aspektem literackim, słowa, które przygotują nas później również do bitwy poetyckiej, która się odbędzie w klubu kawiarni OPO. Będziemy mieli również warsztaty z kaligrafii japońskiej, z warsztaty, które poprowadzi Uniwersytet również Opolski, Wydział Sztuki, z ilustracji, czy ilustrowania fragmentów książek i tym podobne. Będziemy również mogli porozmawiać na temat bibliotekarzy, czyli takie warsztaty tutaj przeznaczone dla bibliotekarzy. Jeszcze oczywiście podczas festiwalu, jak co roku, nie może zabraknąć naszej konferencji branżowej, więc też będziemy poruszali aspekt środowiska, który wiąże się z branżą wydawniczą i poligraficzną. Święto literatury, czyli Festiwal Książki, to także muzyka, to nie sama literatura, nie same książki, nie same czytelnictwo. Zdecydowanie nie. Tutaj zawsze łączymy, bo książka łączy wszystkie aspekty, dlatego musi również połączyć muzykę. Przez 3 dni festiwalowe będziemy mieć trzy różne
różne typy muzyki. Pierwszy dzień będzie to rap, czyli Mikołaj, rap alternatywny. W drugi dzień, w sobotę, będziemy gościli na scenie rock, kultowy zespół Lux Torpeda. A na zakończenie festiwalu będzie troszeczkę softcikowo, czyli sound and jazz, i to będzie grupa OWE. Tak zakończymy właśnie nasz festiwal książki już w niedzielę. To 3 dni bardzo intensywne, przepełnione licznymi wydarzeniami, to znaczy, że przygotowania do tych wydarzeń no już na pewno są na bardzo zaawansowanym etapie. Zdecydowanie. Wszystkie rozmowy z autorami, z wydawnictwami, które tutaj przyjadą. Jesteśmy na naprawdę wysokich obrotach w tym momencie. Zdecydowanie potrzebuję do mojego telefonu jakiegoś powerbanka. Dlatego przygotowujemy wszystko, żeby było na jak najwyższym poziomie. Znaczy, tak jak wspomniałam, ranga festiwalu naprawdę urosła w Polsce. Jesteśmy w top trójce wszystkich targów i festiwali, dlatego podtrzymujemy to. Chcemy być na tym jedynce tych wydarzeń literackich i jakby cieszymy się z tego, co dzieje się w Opolu, że to miasto faktycznie rozkwitło przez książkę i że już tutaj faktycznie osiągnęliśmy Opole jako miasto literatury. Możemy się pochwalić tą małą stolicą przez te 3 dni. Czy na warsztaty albo spotkanie trzeba się zapisać, czy wstęp jest wolny i otwarty? Jak najbardziej, jeśli chodzi o warsztaty, prosiłabym o zapisywanie się. Tutaj proszę na zapisy na dział promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oni też przekażą wszelkie informacje dodatkowe. Natomiast wszystkie spotkania już tutaj są oczywiście otwarte. Koncerty również są otwarte. Jeszcze raz przypomnijmy, 2-4 czerwca to Wielkie Święto Literatury, czyli 7 już Opolski Festiwal Książki. Zatem widzimy się tutaj na Placu Wolności. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa porannym gościem była Edyta Gralka, czyli organizator Festiwalu Książki i wiceprezes Fundacji Fabryka Inspiracji.